Frontline Crisis to klasyczny tower defense z takimi małymi aspektami rozbudowy, nie? Wchodzimy w bitwę, ja już taki wstępny tutorial sobie skończyłem, no i mamy tutaj na razie układanie budynków. Możemy postawić ekstraktory, które bym sobie chciał przenieść. Czy mogę go jakoś tu ruszyć w inne miejsce? Chyba się nie da. Mamy dostępne bitwy w przestrzeni kosmicznej, nie wiem czy to tłumaczenie, przestrzeń dydaktyczna. Chyba, że to jest ciągle tutorial. Będziemy walczyć z liderem krabów i pomniejszymi krabami, więc startujemy wojna następna, czyli wojna 0B, potem mamy CDE. No nazewnictwo jest takie se. Odpalamy bitwę, czy chcesz rozpocząć? Jasne, że chcę. No i sterujemy naszym mechem. Za każdym razem, gdy muszę najpierw zebrać, zbudować to, co jest ważną częścią obrony, czyli ekstraktory. Widzimy nowe budynki, czyli ekstraktory. Sugeruję, żebym je zbudował, gdy będę miał wystarczającą liczbę minerałów, czyli tych niebieskich, wtedy budynek pojawi się w jego lokalizacji. Potrzebujemy minerały, więc zbierajmy to, co tu się da i pierwszym klawiszem myszki po prostu łoimy dziadów. Ja mam tutaj na wyposażeniu możliwość walki wręcz, jeżeli podejdę dostatecznie blisko i stanę sobie w dowolnej pozycji i trzymając spację zacznę kopać minerały, więc robię to jak najszybciej. Widzicie? Spacją zbieram minerały. Tych minerałów jest coraz więcej. Tu mogę zbudować kopalnię? Ciekawe, to budujemy też kopalnię, czemu by nie? Nie wiem ile razy muszę tutaj kliknąć spacją, żebym zbudował kopalnię. Pewnie muszę kopać i kopać. Wiem, że jest dosyć głośno, ja i tak tą gierkę ściszyłem, ale myślę, że wybaczycie mi to, jak to teraz wygląda. Zbieram na razie surowce. Pozabijam tych silniejszych przeciwników. Ten duży niech sobie tam łazi. Zobaczmy, czy mogę zbudować ekstraktor. W trakcie budowy, dobrze, to budujemy. Stówkę kosztuje. Ekstraktor automatycznie wydobywa minerały, jasne. Oprócz wydobywania muszę zwracać uwagi na alarm, kiedy będzie pełni, pojawi się boss gry. Kontynuuj wydobycie. Są jeszcze inne budynki do zbudowania. Dobra, to drugi ekstraktor pierdyknę. Spację trzymam cały czas. Tutaj sobie ich tu wyłoję, zbieram hajsiwo. Mechanika jeszcze chciałem zbudować, ale nie mam dość surowców, więc próbuję stanąć tutaj i będziemy sobie kopali dziury. Tych tu wyłoimy. Dobrze, dobrze. Każdy generalnie obszar jakby ma jakąś ograniczoną liczbę chyba surowców, które mogę wykopać z tego co widziałem. Najpierw tych silniejszych wyłoję, potem te mniejsze żuczki. Pyk, pyk, pyk. Trzeba pamiętać, żeby tam gdzie zawsze stoję, to jednak kopać kurde te surowce. Chodźcie tu żuczki, walką wręcz was wszystkich wykoszę. A tego jednego zostawimy. O co go bić? O, sobie niech tam idzie. Grzeczny jest. O, teraz go pokusiło, żeby iść tam do naszej bazy. Bo generalnie widzę, że fale atakują w taki sposób, że do ostatniego żuczka, więc jak szybko ubijemy wszystkie żuczki, zostawimy sobie ostatniego, czy tam kraba, czy żuczka, to mamy jeszcze troszkę czasu, żeby na przykład właśnie poeksplorować, tak jak widzicie tutaj, czy ewentualnie połazić, nie? Surowców mamy 90, czy to mogę zebrać? Mogę zebrać. Dzięki temu mogę mechanika jeszcze tu postawić, więc ja mechanika zbuduję w razie W i to powoduje, że mogę sobie na nim stać i on będzie mi się teraz naprawiał. Porozmawiajmy o naszych celach. Naszym priorytetem jest zniszczenie bossa, a czasami musimy uratować naszych towarzyszy. Wrak, tu jest wrak. Czasami znajdziemy wrak na polu bitwy w miejscu, które wybrałem. Jest to nasz cel akcji ratunkowej. Podchodzimy do wraku i działaj szybko, bo zaraz się boss obudzi. No dobra, czyli spację muszę tam pierdyknąć. Jasne. Więcej chyba minerałów nie ma co zbierać, bo z tego co widzę to tego żuczka, on niech za mną idzie. Ja sobie tu zeksploruję wrak. Żuczek niech tam sobie gna.
Po każdej danej akcji otrzymam nowego pilota. Więcej o pilotach znajdziemy później. Jest tylko jeden cel, zniszcz wszystkich wrogów, w tym bossa, który się zaraz obudzi. Pamiętaj, że gdy pilotowany przez ciebie mech zostanie zabity, cała misja szlak trafi generalnie. Proszę tam, nie bić mi tu. Oni tu zbierają, ja minerały też tu pozbieram. Dobra, czekamy na tego bossa. Ja tu pozagarniam nasze żuczki. Chodźcie do papy. Się zagalopował. Dobra, myślę, że jestem na wykończeniu, więc przyspieszę tutaj trochę operację walki. I pogonię dziadów bez zbierania minerałów, bo i tak nie jestem w stanie nic zbudować. Teraz tu mi dwóch bossów wyskoczyło, więc ja ich dziabnę wręcz. Wale mnie tu zbałamucił. Zostawcie mi to. Wręcz to jednak. Oni jak się zajmą mi tutaj ekstraktorami, to mogę ich zbałamucić i jest. Mamy małą wieżę i biegnij. Co to jest biegnij? Pociski. Świetlne wieża obrony. Piękne tłumaczenie. Piękne, boskie. Aktywuj tę umiejętność uruchamiania. Jasne. Wykonałem dwa zadania, tak? Czyli wykonałem płynne przejście plus wrak, plus miałem 345. Jakieś tam punkty zdobyłem. Nowy pilot, otwieranie budynków. Czyli złe tłumaczenie. Mamy małą wieżę i biegnij, czyli sprint out, czy coś takiego. Plus moc nam doszła. Nanan level 3 zrekrutowałem. Jakieś tu ma dziwne punkty. Więc mamy dwóch operatorów mechów. Cały cel został zarchiwizowany. Bossy ubite. Rozpocznij następną lekcję. Układ budynków. Zanim rozplanuję swoje budynki z wyprzedzeniem, będziesz mógł je budować w bitwie. Otwórz stronę układu. Wow. Rozbudowana dosyć gierka. Możemy sobie ustawiać. Dobra, pierwszym ustawiamy, prawym usuwamy. Ile ja mogę dać budynków? Na pewno ekstraktory bym se pierdyknął. Typu, może w tym rejonie bym się tutaj zabunkrował, tak? Czyli na przykład dałbym sobie ekstraktor i ekstraktor. Po środku dałbym mechanika. Mała wieża, co robi? To wpierdykniemy tu małą wieżę. Ile mogę w nieskończoność tych budynków dawać? No dobra, to wszystkie budynki rozpiernicze. No już jak można, to można. I następna misja, start. To tak pokazowo. Mała wieża biegnie, możemy to rozbudować i generalnie musimy tutaj zbierać minerały, więc na razie zbieractwo organizujemy, tak? Na każdą misję mamy 20 minut, jak widzicie. Postawiłem, co postawiłem? Małą wieżę postawiłem. Jasne, no to... Ale ta wieża napierdziela. Nie tak szybko, moja droga wieżo, powoli, bo ja muszę pozbierać, wiesz, minerały. Same się nie pozbierają. Chciałem najpierw ekstraktor, ale się zagalopowałem. Więc kopiemy na razie. Więc to też trzeba taktycznie, widzicie, podejść do tematu. Jak za szybko będę zabijał żuczki, no to też będzie z tego dupa. Bo ja muszę sobie stać w miejscu, kopać. Tak jak teraz. Kopię, eksploruję, zbieram minerałki. Wieża sama ich tam ubiła. Zabiję tych najsilniejszych, bo oni to tam dużo potrzebują. A mniejsze żuczki sobie zostawię. Dobra, i teraz pierdykniemy tutaj ekstraktor. Niech mi zbiera surowce. Dobra, i teraz mogę następne duże kraby czy żuki. Dla mnie to są żuczki. Po prostu poubijać. Jak będzie walka z bossem, wtedy stanę tam na tym dużym agencie. A póki co kopiemy. Więc jest tu fajny rozkład taki, powiedzmy sobie, taktyczny. Nie podchodź pan bliżej. W razie czego wieżę mam, więc ona mnie jeszcze tu obroni. Dobra, zabijmy tu jeszcze kolejne żuczki. Tu od spodu mi idzie.
Pozyskamy to i ja myślę, że jeszcze jeden ekstraktor tutaj walnę, niech się buduje. Zawsze to więcej surowców. Pytanie, czy jak tu stoję, to szybciej zbiera. Chyba szybciej zbiera, chociaż nie jestem pewny. Nie, proszę nie gryźć. Tam nie gryziemy, nie gryziemy tam. Nie wolno, nie wolno. Psik! Uciekajcie. Musiałbym mechanika jeszcze walnąć, ewentualnie ten biegnie, ale chyba wieżyczka będzie lepsza. W sensie lepiej, że zrobiłem wieżyczkę. Tu se pozbierajmy. Myślę, że jeszcze jeden ekstraktor walnę. Przyspieszę trochę strzelanie, bo jest ich coraz więcej. Potrzebuję minerały, żeby jeszcze mechanika na koniec zrobić. Dobra, z tymi żuczkami sobie damy radę. Małe żuczki gryzą. Wypad mi stąd, wypad. Teraz mogę mechanika tu postawić. Czekajcie, ja się schiluję na maksa, bo potrzebuję mieć leczonko małe. Tu zaczniemy kopać. Nie, musimy napierdzielać. Bo mi zniszczą budynki. Ja tu teraz zacznę sobie wykopywać. Postawimy biegnij, tak zwaną umiejętność. Bo zdobyłem surowce, ale tu się dużo dzieje. Buduj, 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 buduj. Biegnij to budynek typu rozbudowa. A odpowiadająca mu umiejętność to uruchomienie. Jest ona wyświetlana w prawym dolnym rogu, czyli gdzieś tu. Pozwala poruszać się szybciej. Po aktywowaniu prędkość ruchu mecha się zwiększa. Jeśli budynek zostanie zniszczony, umiejętność zniknie. Można ulepszyć do 3 poziomów, co wymaga wielokrotnie zbudowania tego samego budynku. Jasne. I mamy wrak do odblokowania. I co tu mamy? Jakąś umiejętność mi dał. Pocisk ciągły. Dobra, one niech tam se gryzą. Ja tu rozwalę te żuczki. Dałem sobie radę, uratowałem, prawda, towarzystwo. Więc teraz będę łoił ich na potęgę. Jazda z koksem. Mamy full HP. Mogę ich tu wykosić, zaraz przyjdą bossowie. Użyjemy tą super umiejętność. Wygląda na to, że boss się obudzi. Nie pozwól mechom zginąć. To bym chciał użyć. Nie wiem, jak się używa tej umiejętności. Dobra, to łoimy zwierzyczki. Jeszcze mam tą super zdolność, co mi tu się na ekranie świeci, więc jak przyjdzie boss, to pierdyknę tą falą zniszczeniową. Pozbieram sobie hajs. Ło, teraz to napierdżerem. Ło, i ci wdupala. Jest! Pudełko, pocisk ciągły zdobyłem i jakieś tam inne pierdolety. Misja wykonana. Generalnie gierka wciąga, przyznam szczerze. Trochę za głośna jest. Mamy jeszcze jakiegoś Ruana. Don Juana Ruana. Mamy 3 osoby w składzie. Spadamy naszą lasencją. I teraz tak. Wojna. I to jest jedną gwiazdkę, czyli w miarę proste. Dobra, możemy kierowców dawać. Mamy kokę. I tutaj bym dał ciebie i ciebie. Wykonałeś świetną robotę. Mamy 3 kierowców i możemy pobudować budynki. Co to jest? Każdy budynek ma swój własny limit ilości podczas układania. Może kliknąć, aby zwiększyć limit.
Czy ja potrzebuję więcej mechaników? Na pewno nie. Potrzebuję więcej wieżyczek. Za 60 golda. Jasne, chcę mieć więcej wieżyczek. I myślę, że wieżyczki pierdyknę sobie tutaj zaraz na froncie. Strefę mechanika tutaj. A ekstraktory damy. Jeszcze jeden ekstraktor. Pierdyknę 4 ekstraktory plus jeszcze pudełko, przycisk ciągły. I ewentualnie biegnij tak w razie W. I budujemy tutaj taką małą fortecę, ok. No i jeszcze jedna taka rundka dla was, jakbyście chcieli pooglądać, to tam już macie, no. Bądźcie zadowoleni. Dobra, ja se tu zbieram. Potwory upuszczają metalowe fragmenty, które dają moc. Zbierz ich jak najwięcej. Mogę odzyskać moc, gdy wygram bitwę, podczas gdy minerały tylko na polu bitwy. Dobra, czyli moc trzeba zbierać. Resurrection, ilość razy, kiedy mogę sobie tam wzbudzić. Co tu jest za dziadostwo? Wydobywać magnesy. Nie wiem, po co mi magnes, ale coś mi tu daje. Dobra, jakieś magnesy wydobyłem i to mi tam coś zbiera. Wiecie co, ja zacznę tutaj może od ekstraktora, żebym szybciej tutaj pozyskał minerały. Jak tu ekstraktor mi będzie działał, to ja już będę jakieś tam surowce czy minerały zbierał, więc tych ekstraktorów potrzebuję dużo. Na spokojnie, ja sobie tu będę zbierał, żuczki tutaj mogą sobie teraz podejść. Ja się was nie boję, bo jesteście słabe żuczki. Ten sobie tu biegnie, niech sobie idzie. Czas to pieniądz, jak to mawiają, ale też w tą drugą stronę. Ubity. Drugi ekstraktor od razu pierdyknę. Z tamtej strony idą. No dobrze, to niech sobie idą z tamtej strony. Ja sobie do nich tutaj kulturalnie podejdę i zacznę ich bałamucić, a żuczki na dole niech sobie idą. Ile mam jeszcze hajsu? Mamy 270. Ło tu gryzonie małe. A oni niech tam gryzą sobie, jak tam chcą. Zobaczcie, ja tych ekstraktorów tutaj teraz tak pierdyknę, że nie będę musiał w ogóle zbierać surowców. Tu sobie pozbieram. Zastanawia mnie ten magnes, który ja tu zbierałem. Jeszcze raz sobie podejdę do niego i spróbuję magnes zebrać. A, za każdym razem jak podejdę do magnesu, to wszystko z rynku mi zbiera. Dobra, czaję. Myślę, że teraz małego mechanika pierdyknę. Szybko tam zbieraj, zbieraj. Buduj pan. Mały mechanik, ja w razie czego się tu jeszcze podchiluję, gdyby mnie tam ugryzły. Teraz możemy działać z wieżami. Jedna wieża, druga wieża. Teraz tak, minerałki, minerałki. Co tu jest? Broń specjalna. Oprócz atakowania za pomocą tego mogę ataki specjalne wykonać w prawym rogu. Stworzona przeze mnie broń to artyleria, ma szeroki zakres działania. Zwolnij prawy przycisk, aby odblokować broń specjalną i przytrzymaj go, aby zwiększyć jej moc. Dobra, to spoko. No i dajmy, że tu pierdyknę. A, takie buty. Spoko opcja. Magnesik pierdyknąłem. Ja sobie postawię teraz umiejętność biegnij, żebym troszkę szybciej się poruszał. Bo bieganie mi się bardziej przyda. Generalnie z tego co widzę powinienem układać wieże po 4, bo wtedy one... A nie, jedna tylko łapie. Łe, to lipa. Lipa w ciul. Postawimy następną. Tutaj może artylerię pierdyknę. Mamy 4. Zostawię na bossa. Budynek przypomina konsolę. Muszę stanąć na budynku, przytrzymać spację, aby produkować, a na koniec stworzyć określony produkt. Proces używa minerały, wymaga czasu na odnowienie. Dobra, no to... Coś tu produkujemy. A, tak to działa. Łoić dziadów.
Spoko, fajnie. Wymaga tutaj troszkę troskliwości, jeśli chodzi o działania. Boss się rodzi. Brak minerałów. Zaraz minerały tutaj naprodukuję. Wam tu pierdyknę. Dawać mi większą moc. Nie ma tak dobrze. Zaraz was tu wszystkich pozjadam na koniec. Jeszcze magnesik tutaj wezmę. Nikt nie ucieka przed Ravenem. Bank, kabina artyleria. Misja wykonana. Zajebiście. Minerałki wpadły. Exp wpadł. Moc. Zium. Laseczka spada w przestrzeń. Gratuluję kolejnej bitwy i zdobywamy jakieś tam pierdolety. Super. Cóż. Bossów jest dużo. Gierka jest fajna, aktywna. Wymaga ciągłego skupienia. Ja wam to zostawię. Dla was. Po prostu. Podoba wam się czy nie? No, napiszcie coś. Czy negatywnie, czy pozytywnie. Przynajmniej tak, żeby miał jakieś odzwierciedlenie tego, jak wam się takie gierki podobają. Ja nie lubię tower defensów, ale ten jest fajny, bo trzeba biegać, trzeba coś robić. A takie klasyczne, gdzie mamy jakieś tam ścieżki rozrysowane i tylko stawiasz wieżyczkę, upgrade'ujesz, to mnie szlak trafia. Nie lubię tego. Te są fajne, ta jest fajna. Jest jakiś fajniejszy zamysł, plus kolorystyka dosyć zacna, więc jestem na plus. Tyle ode mnie, dzięki, pozdrawiam, Patryk Raven, cześć.